Czcigodni księża biskupi, kapłani, drogie siostry zakonne, szanowni przedstawiciele władzy państwowej, samorządowej z Polski, Ukrainy, umiłowani bracia i siostry. Tegoroczne uroczystości ku czci błogosławionego Jakuba Szczemię naznaczone są dwoma szczególnymi znakami. Pierwszym jest trwająca, jakże paraliżująca życie pandemia. Wnosi ona w codzienność wiele rozterki, a nawet lęku. Dlatego powierzamy nasze losy błogosławionemu Jakubowi, prosząc przez jego wstawiennictwo o ustanie zagrożenia i zachowanie nas w zdrowiu oraz bezpieczeństwie. Drugim znakiem jest odejście do domu ojca księdza kardynała Mariana Jaworskiego, naszego pierwszego po wojnie arcybiskupa. Dlatego spoglądamy dzisiaj w stronę Wszechmogącego Boga i zanosimy modlitwę w jego intencji, prosząc o dar życia wiecznego w gronie świętych i błogosławionych. Dla mnie żyć to Chrystus. Tak przedstawił się nam świętej pamięci ksiądz kardynał Marian 29 czerwca 1984 roku, kiedy jako biskup przekroczył progi prokatedry w Lubaczowie, gdy podczas ingresu obejmował swoją pasterską posługę, tę niewielką, ale jakże bogatą historycznie spuściznę wielkiej archidiecezji lwowskiej, cieszącym się wolnością w zaledwie kilkudziesięciu parafiach, jakie pozostały po II wojnie światowej w granicach Polski. On urodzony i wychowany we Lwowie doskonale znał, jak mało kto czuł tę wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na nim, aby nie zapomniano o losie doświadczonej cierpieniem i zniszczeniem archidiecezji lwowskiej. On jak mało kto wiedział, że staje przed nim zadanie, które przed ponad 6 wiekami podjął błogosławiony Jakub Szczemię. Dlatego w swoim biskupim herbie umieścił jego postać, tym samym wyznaczył sobie drogę ciężkiej pracy apostolskiej, co pięknie podkreślił święty Jan Paweł II, gdy powiedział: arcybiskupie Marianie, spadkobierco apostolskiego dziedzictwa błogosławionego Jakuba Szczemię. Jak mało kto rozumiał ksiądz kardynał słowa usłyszane przez błogosławionego Jakuba Szczemię: masz matkę i masz syna. Dlatego zawierzył siebie i diecezję Matce Bożej Łaskawej. Takim się nam przedstawił przed 36 laty i takim dzisiaj go żegnamy, dziękując Bogu za dar jego życia. Wielu z nas staje dzisiaj w lwowskiej katedrze, wspominając szafarza swoich święceń kapłańskich i składanych ślubów zakonnych. Wielu z nas wprowadził w świat dojrzałości chrześcijańskiej, udzielając sakramentu bierzmowania. Wielu spogląda na ślubne obrączki, które on poświęcił, i z dumą spogląda na ochrzczone przez niego dzieci. Wielu, przychodząc na cmentarz i zatrzymując się na grobach swoich bliskich, wspomina, jak dzielił z nimi ból ziemskiego rozstania z matką lub ojcem. W wielu świątyniach parafialnych, których odbudowę zainicjował, składana jest ofiara mszy świętej na ołtarzu namaszczonym przez niego krzyżmem świętym. Dlatego nie mogło zabraknąć tej modlitwy tutaj we Lwowie. Nie mogło zabraknąć naszego lwowskiego słowa: księże kardynale, dziękujemy. Dziękujemy za ojcowską miłość, jaką ukochałeś archidiecezję lwowską, naszą małą ojczyznę,
której pielęgnowałeś tożsamość, pamięć i tradycję swoich wielkich poprzedników na stolicy lwowskiej, z których najbardziej pamiętałeś arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. To on wraz z twoimi seminaryjnymi kolegami i wychowawcami, jako wygnańcy szukaliście dla siebie nowego domu, gdy przymuszeni zostaliście do opuszczenia Lwowa. Podzieliliście wówczas los tysięcy polskich rodzin i w wagonach bydlęcych, zabierając najcenniejsze pamiątki, podjęliście tułaczą drogę. Dla seminarzystów lwowskich nowym domem stała się Kalwaria Zbrzydowska i gościnne mury klasztoru ojców Bernardynów. Tam odnaleźli również matkę, równie łaskawą jak ta we Lwowie. Ona przygotowywała ich do trudnej kapłańskiej drogi, prowadząc po dróżkach męki swego syna. To ona tuliła ich, gdy również władze komunistyczne zlikwidowały seminarium i nakazały opuścić Kalwarię Zebrzydowską. To była ta najboleśniejsza stacja, przy której czuwała nad nimi Matka Kościoła. Te jakże bolesne wydarzenia związały księdza kardynała tak bardzo z kalwaryjskim wzgórzem, że w testamencie poprosił, aby to właśnie tam złożyć jego doczesne szczątki w oczekiwaniu na dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, na dzień zwycięstwa życia nad śmiercią. Dlatego nie zmieniliśmy jego woli i wczoraj spoczął w wybranym przez siebie miejscu, a dzisiaj przynosimy do katedry ofiarowany przez niego kardynalski pierścień jako wotum dla ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, tym samym spełniając jego wolę. Ulubieni bracia i siostry, episkopski dewiz kardynała Mariana choću pojednaty ze słowami ojca Jana Twardowskiego, jaki kiedyś napisał takie słowa pro swoje świadczenstwo. U świti wiry ja namagaju się mówić pro wiru. U świti bez nadziei pro nadzieju. U świti bez lubowi pro lubow. Wykorzystowujący ci słowa poeta, dywlu się na świadczenstwo kardynała Jaworskiego, jakie dawno było mnie spostrzegaty na protazi bagatioch roków i same w nich ja baczę ich zdjęcnienia ta najkraszczą stronę. Jego świadczenstwo zitknulo się ze świtom niewiry, jaki przygotował jemu neprostu dolu. Jednak win nie seredył się na cej świt, ale jak dobry pastyr stojał posered cього світу i propowidował jemu wiru. Він не відмовився від турботи про кращу долю церкви в Україні та її відродження навіть тоді, коли деякі середовища намагалися не допустити до його інгресу. Це небажання прийняти митрополита, який перебував з Польщі, було для нього великим ударом і стражданням. Але це не стало приводом до відмови та відходу від спільноти церкви. І хоча інгрес не відбувся, але це не стало перемогою тих ворожих середовищ. Перемогла міць віри та надії кардинала Мар'яна. Сьогодні, коли споглядаємо на досягнення його життя, ми бачимо, як зло було принижене і засоромлене не затятою боротьбою, а Божою вірністю та наполегливістю. Ця вірність і наполегливість були визначені двома візитами Святішого Отця Йоанна Павла II. Вперше в Любачові
u cej malej czastynci archidiecezji u 1991 roku, a zgodom u 1001 roku u Lwowi. Коли кардинал вперше перетнув кордон як львівський митрополит і повернувся до улюбленого Львова, він приніс нашій церкві надію, відновлюючи її обличчя. Зауважити та оцінити цей етап його життя може лише той, хто побував тут раніше, відвідуючи львівську архідіецезію. Все було знищене, але його постава розбудила в людях надію, тому вони приймали назад зруйновані храми і відновлювали їх з його благословінням. Постава віри і надії, з якою увійшов у своє служіння у Львові кардинал Мар'ян, відкрили шлях любові до життя святими таїнствами. Дякуючи йому, відкрилася дорога для священників та богопосвячених спільнот з Польщі. Він знав, що не мури храмів освятять людей, а священники, які звершуватимуть таїнства та проголошуватимуть Боже Слово, а також монаші спільноти, які незабаром розпочали своє служіння в архідіецезі. Його любов до церкви проявилася і в тих, які відчули голос покликання. На початку він шукав для них місце в семінаріях Польщі, а невдовзі відновив Львівську духовну семінарію, закуплених для цього будинках в Брюховичах. Довго ще можна би мовити о його дорозі віри, надії і милості. Niech jednak dzisiaj wystarczy to, co przywołałem, a co pozostaje widzialnym znakiem. Dlatego za świętym Pawłem Apostołem zaświadczamy, że ksiądz kardynał Marian Jaworski ukończył bieg swego życia i ustrzegł wiary. Zatem pełni wdzięczności za jego kapłaństwo podejmujemy modlitwę wdzięczności i prosimy Boga, aby otworzył dla niego bramy raju i obdarował go wieńcem sprawiedliwości. Wierząc w świętych obcowanie, ufamy, że ten wieniec sprawiedliwości niosą święci i błogosławieni lwowskiego kościoła, na których czele idzie święty przyjaciel Jan Paweł II, towarzyszący księdzu kardynałowi w doli i niedoli życia. Ksiądz kardynał, jak dobrze wiemy, udzielił świętemu Janowi Pawłowi w ostatnich chwilach życia sakramentu namaszczenia chorych i przyniósł wiatyk. Czuwał przy swoim serdecznym przyjacielu, stając się świadkiem jego powrotu do domu Ojca. Prosimy więc, aby dzisiaj stał się przewodnikiem i poprowadził księdza kardynała Mariana przed oblicze Boga. Umiłowani bracia i siostry, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli zaledwie kilka dni temu, stawaliśmy blisko księdza kardynała, spiesząc do niego z życzeniami imieninowymi. Dzisiaj również jesteśmy blisko niego, tylko nasze życzenia mają już inny wymiar. Nie odnoszą się one do życia doczesnego, lecz wkraczają w przestrzeń wieczności. Dlatego też prosimy Boga o dar życia wiecznego, jaki został obiecany mu na chrzcie świętym i wołamy: daj mu, Panie, wieczny odpoczynek i napełnij go radością adorowania zasiadającego na tronie Baranka Bożego. Ponieważ zasłużył sobie na taką wieczność, jako wierny szafarz tajemnic Bożych. A jeśli były chwile ludzkiej słabości, to niech miłosierna miłość zmiłuje się nad nim, a odpuściwszy mu grzechy, doprowadzi go do życia wiecznego. Amen.